O, ale tu ktoś zadymił w toalecie, stary. Masakra. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a policjant obok właśnie się spierdział. Dzisiaj gra ze mną Bartek. Siemano. A to jest pierwszy odcinek z takiego trybu na Robloxie, który nazywa się Ucieczka z więzienia Barego. Nie wiem, o co chodzi w tym wszystkim, ale prawdopodobnie mamy po prostu stąd uciec, tak, żeby policjant nas nie złapał. Mamy jakieś stronę czasu, w sensie pewnie kto najszybciej uciekł. Mamy tego najlepszego gracza. No i mamy też Bartka. To takie porównanie. Najlepszy gracz, Bartek. Sugerujesz? A tutaj mamy coś, co wygląda, ty, jak to jest? Skibi, di, toilet, coś no, takiego takim jest. Tym, to się waliło, w SMS-eczka takie coś było, no. Nie, ale to jest skibi, di, to, o, skibery morf, nie chcę kupić. Pod nie, F co jest? Zostań strażnikiem, graj jako kultowe postacie i ścigaj swoich przyjaciół. Ta przepustka zawiera również natychmiastowy dostęp do pokoju VIP. Czy chcesz kupić tę przepustkę? Wow, ty, ale to ciekawe może być. No dobra, Bartek, spróbujmy się wydostać. A oczywiście wam przypomnę, jeżeli chcecie więcej takich trybów i takich gier, zostawcie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Dobra, co tutaj trzeba kliknąć? Dobra, wychodzimy. Dobra, Bartek, no. Dawaj, spokojnie, spokojnie. Dobra, rozwaliłem. Ale teraz co dalej, ty? Ej, halo, mogę się... No musisz też rozwalić chyba. Teraz tutaj, trzeba skoczyć zapewne. Ale mnie wziąłeś! Ty spadłeś? Wziąłeś mnie, wypchnąłeś, gościu. Ta, wypchnąłem, dobra, patrzę jak skaczesz, Bartek. No, dajesz. Bartek. Ja pamiętam, że dron w domu, no kurde, nie mogę. Na końcu znowu. Rozpraszają mnie. Dobra, Bartek. Kto cię teraz popchał? Świat cię popchał? Tak. Dobra, trzeba nacisnąć przycisk. No, czerwone coś się zrobiło. To ma być? To jest czasowo? Dobra, ja nacisnąłem przycisk, Bartek, po prostu. Więc możesz za mną iść. Nie no, to na razie łatwe. Teraz tak, biorę ten klucz i walę ci nim... Wow! W łeb. Nie no, tędy kratka wentylacyjna. Dobra, to trzeba spaść. Za łatwo na razie, dlatego proste jak ja. A, okej, okay, ej, bo tu jest ten! Dobra, pa jak to się robi? Czy, bo tu trzeba przejść chyba tak, żeby on nas nie widział. A, goni mnie? On mnie widzi! Goni mnie, Bartek, ratuj! On mnie goni! On mnie goni, jest za mną! Nie. On jest za mną! Ha, uciekłem mu, frajer. Haha, policjant, ale lamus. Dobra. Ale łatwe to jest, bez kitu. Dobra, Bartek, bo my musi... Bartek powiedział, że to jest łatwe, po czym se spadł, nie? Macie to. Biegnie do ciebie, biegnie! Wiem, dobra, uciekłem. Nie no, żartowałem, nie bieg tak naprawdę. Jest za mną biegnie. Czekaj. Proszę, za mną nie biec, panie policjancie. Pan policjant porządku pilnuje. W policyjnym państwie zawsze złe rzeczy knuje. Co teraz trzeba zrobić tutaj? No dalej, biec. Nic nie mogę zrobić, a nic nie mogę też zrobić. Bartek! A. Wow, trzeba wejść do wentylacji. Wow, ja tu nic nie mogę zrobić, Bartek powiedział. A nie mogę wejść. Oj. A nacisnąłeś na dole ten guzik? Taki guzik. Tam patrz, tam gdzie patrzę. Guzik na dole, taki zielony powinieneś mieć, ja mam czerwony już. No mam zielony. No to on ma być czerwony, Bartek, bo go musiałeś nacisnąć biegnąc tu. Ja go nacisnąłem. I dlatego mam kratkę otwartą pewnie, a ty masz zamkniętą, nie? Ale... Złapał mnie! Ale słabiak, loser! Ale są kocie. Loser. Nie jesteś obok mnie, bo jestem na górze. I masz wciśnięty ten przycisk tym razem? Na razie mam na czerwono, więc... Dobra, to ja skaczę dalej, zobaczymy co tutaj... O kurczę, to... Toaleta jest. Słychać jakby policjanta, który sra? Chyba tak. Dobra, schowałem się. O, ale tu ktoś zadymił w toalecie, stary. Masakra. Ale ja odkryłem przejście.
Na szczęście. Jak Bartek ci idzie? Halo? Gdzie jesteś, Bartek? Wentylacji poszedłem po kebaba jeszcze. No. Bartek, zdrowa żywność, oj tak, tak. No jakoś trzeba żyć, no. Ja pierdzielę, tu się, Bartek, przekopujesz do jakiejś jaskini w ogóle. Jestem w kiblu. Tak, no i w kiblu masz tego, masz łopatę i musisz się do mnie przekopać. O, dobrze, dobrze. Bierz tę łopatę i kop po prostu pod siebie, dawaj. Chodź, to spadniesz do mnie. Siema. Gdzie my jesteśmy? Nie mam pojęcia, ale... Wygląda jak raj toalet. Ale trzeba stąd wybiec na pewno. Nie chcę spędzić tutaj za dużo czasu, bo jeszcze mnie skibidi toilet złapie, albo coś takiego. Dobra. Nie! Rozwaliłeś łatkę gnoju! Ale łatwo. Jak chłop tro... Zrobię teraz specjalnie gnoju. To. Dobra. Kompletnie przypadkowo, Bartek, to zrobiłem. I dlatego właśnie Sokadem się nie ucieka z więzienia. No, to ja uciekam z więzienia, o, Bartek. Jakaś kula tam przebiegła. Aha. Tam nadziane na kolce. To prawda, przeleciała tu kula. No co nie, no troluję. To fakt. Trolujesz. Aha. Oj, 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 blisko było. Nie w tę stronę. Jak to nie w tą? Tam, strony nie ma. Aaaa! A żeby ta kula... Płaszczyła. Ja ci źle nie życzę, nie? O kurde! I ciebie, Bartek, ta kula spotkała. Co tam, Coulson? Karma. Co tam, Coulson? O kurde, tu policjant jest. Bartek, szybko. Karma szybko dozwala Bartka, no, niestety. Bartek, dawaj do mnie. Biegnę, biegnę. Gdzie ty biegniesz? Już powinieneś tu być. Szybko, 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 szybko. Nie wiem, czy tu zdążysz do mnie dobiec. Dlatego właśnie ostrożnie, ostrożnie. Dobra, nad nami jest policjant, dobra, dawaj, 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 dawaj. Policjant nad nami, stary, potrzebuje przynęty. I czemu zawsze to muszę być ja? Dobra, co tu trzeba zrobić? Po prostu biec. O kurcze! On zablokował wyjście. Coś wziąłem, zrobiłem, zapomnę. Szybko, 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 szybko. Nie złapał mnie! O, Bartek, biegłem obok ciebie i nie zostałem złapany. Zwykle zostałem wykorzystany. Bartek, po prostu... Zostałem wykorzystany. Trzeba przyznać, że... Zostałem wykorzystany. Nie jesteś najszybszym... Zostałem wykorzystany. Czegoś mnie trzymał. Pisklakiem w gnieździe. O, jestem. Trzeba nacisnąć, nacisnąłem. Nara. Dobra. No jadę, jadę, gościu, sobie. Jedziesz, jak ja jadę. Na górę, ja jadę. Kafeteria szkolenia bezpieczeństwa. Aha. Kafeteria, no tak, no bo my musimy uciec z więzienia cały czas. Dobra, ale co robi? Czyli tak, no tu coś jest, tu trzeba mieć kartę, Bartek, żeby przebiec, zapewne. A mam pićku. Więc musimy pobiec w drugą stronę. Ale mam spyda, ty, ponadto! Skaczemy, jump, everybody jump. Nie ma to jak jump i wszyscy razem. Put your hands in the air. Jump. Ej, fajny ten trybik. A, widzisz, Bartek, jednak nie taki do dupy, no. No na początku ci tak zapowiadała właśnie, bo to twój tryb przy okazji był. Aha. Ten... Ty chyba się spierdzieliśmy po tym. Taka chmurka zielona wyleciała, stary. O, fajnie, taki pierdol nie ma po kebabie. O, jest taka szansa. Pokój przechowywania. Dobra, a tam co jest? Znajdź ladera. Tutaj też trzeba mieć kartę. Kartę trzeba mieć, Bartek. Jest, respawn. No tak, bo my tam idziemy. Drabina jest. Mam drabinę. Respawn, znajdź ladera. Widzisz, Bartek, ja ci wszystko mówię. Co zrobić? Ja tę drabinę wziąłem. A dobra, trzymam ją. Masz drabinę? No mam przecież. Gdzie ją trzeba wziąć? No, zapewne na zewnątrz. To ja sam wiem. A ty trzymasz tę drabinę? No tak. To czemu ja jej nie trzymam jakby? Bo jeszcze raz trzeba kliknąć, jeszcze raz trzeba na nią kliknąć. I ją trzymał. Kurde, no powinienem ją mieć, przecież nacisnąłem na nią.
Dobra. Ale coś tutaj brakuje czegoś. To się nie da wejść. Czego ci brakuje? Nie wiem, czegoś do otwarcia krat. Dobra, Bartek. Jak czegoś łapą otwierasz? To jestem jakiś naprawdę dziwny. Tylko, kurczę, się zblokowałem, już byłem na tym. O kurczę. Dobra, trzeba drabinę przesunąć. To prawda, drabina trochę... Tutaj. O panie. Kurczę, ta drabina, no! Ej, to będzie ciężkie, mam wrażenie. Nie ciężkie, tylko... Raz nacisnąć, o, spację, nie dwa razy, bo my naciskamy z przyzwyczajenia po dwa razy. Dobra, dobra, idę raz. Tobą. O kurczę, jakaś wentylacja, stary, tu jest. Trzeba, o, uważać. O, to już będzie masakra. To już będzie nie ten... no, jaka masakra, Bartek. Nie takie rzeczy się robiło. Aha, coś co tutaj... powiedzieć? Wiesz, nie z takich więzień się uciekało, Bartek. Jest drabina. No, wow, panie Bartłomieju! Nieprawdopodobne! Poszedłeś w inną stronę, to myślałem, że kurde... Bartek, bo jakbyś chciał zauważyć, ja szukam różnych rozwiązań, różnych wyjść jakby. A ja po prostu chcę uciec stąd. Różnych rzeczy. Staram się znaleźć jakieś dodatkowe rzeczy, które dobrze byłoby znaleźć chociażby. No to szukaj, ja będę sprawdzam, uciekał. Co tam jeszcze jest, może są jakieś fajne znajdźki ukryte. Zamknij zawory. Everybody jump. Zamknij zawory. Dobra, to ja wezmę ten. To są tak, jeden pod nami i drugi na samym końcu tego. Tu jest zawór. Dobra, jeden za. Wiesz, Bartek, że my musimy wziąć. Każdy z nas musi po trzy kliknąć. Ja już mam dwa. No ja też już mam dwa, siema. Idę po trzeci właśnie. Ja też idę po trzeci. Ora, mam trzy. Mam trzy. I teraz gdzie? I teraz gdzie? Na dół chyba trzeba znowu zejść. Na dół? A nie na górę? Nie, no proszę cię, jakie na dół? No właśnie. Ja robię, chłopie, przecież. Idziemy, typowy, Bartek, typowy. Tutaj, gdzie było to, co... po co te zawory zakręcaliśmy, nie? Czyli tutaj właśnie. Jak tam, Bartek? Ja skróty szukam, no. No skróty są szukane, tak, o wariacie. Jeszcze dobra, raz. Tędy i pyk. Może uda się nam uciec z tego więzienia, bez skitu. Właśnie drugie, kurczę. Nie, to dobrze, dobrze. Jak dla mnie, superowo. Dobra, jump. Fajnie, taki parkurek, jump. I znowu. Jump. Jestem ciekawy, jakie są trudne... Jak trudny poziom wygląda? No to jest tam trudny. Nie, to jest łatwy. No, nie no, wiem. To jest najłatwiejszy poziom. No tam cię Skibidi Toilet goni pewnie, nie? Ej, pogód, chcę to zobaczyć. Dobra, trzeba zapewne tutaj trafić. Dokładnie, tak? O, dobra, z tym Bartek będzie miał problem. O! Jednak nie! Bartek. A, bo tu jest takie przejście, po prostu sobie tam... Aha. Biegłem w to, na parcie. Dobra, kucharz jest, uważaj. To niech cię goni. Gdzie teraz trzeba w ogóle uciec? No to trzeba iść. No to no, porozmawiaj z kucharzem. Nie, dziękuję, nie jestem głodny aktualnie. Dobra, zestrał się. Gary szef, trzeba go pobić chyba. Ej, bijemy się, a z czym? Na pięści? Jak on ma ten? O, rzucił we mnie jakimś gównem, ty. On mnie goni cały czas. Mnie goni. Może nas goni. A, tutaj jest. Bazukę mamy. No wiem przecież, stoję obok ciebie. A, dostałem, ale dostaję po ryju. Dobra, dostał raz, drugi. Ja dostałem. Ja mam pół HP już u niego. Ja też mam u niego pół HP. Ty, ale on mnie zaraz prędzej pobije jeszcze. Ale lami. Już mam naturalne HP u mnie. Jak ujadę. Gratuluję, Bartek. Nice, pokonany. Easy, pokonany. Boże, jakie to było proste. Co teraz, Bartek, w ciebie bazuką strzelę. Strzelam, stary, w ciebie bazuką. A ci też. Dobra, skoki narciarskie w Robloxie, ty. Jazda. Ej, ale fajne. Nie doleciałem. Doleciałem, easy. Ale prosto. Nie doleciałem. Skoki RNG. A... ty, zawiesiłem się tu w powietrzu.
No to właśnie było normalne, no, teraz idzie. Bartek, powinniśmy na górę chyba się dostać, nie? Tak mi się wydaje. Ale to przecież tam nie da rady dolecieć, chyba mi się wydaje. No. A, są drzwi. No dlatego to jest drabina, to jest drabina. Bartek. Jezus Maria, przestań mnie trollować. Dobra, jak ja cię troluję? Przecież powiedziałem, że z drabina, poszedłem na nią pierwszy nawet. Nie zauważyłem. O kurcze, ty stary, tu są lasery. Widzę i właśnie ja miałem pierwsze. Gratuluję, panie Bartmeju, że minął pan pierwszy laser, ale... Ale prosto. Powiem panu, że musi pan minąć wszystkie lasery. No właśnie, minąłem wszystkie, pozdro. Też, dobra. Tą grę. Fajne mają wyjścia w ogóle z więzienia, dobrze tutaj tak nie jest. No dobrze, nigdy w więzieniu byłem. To prawda. Dobra. Powiem, zrobię sobie serial skazany na śmierć, tylko że w polskich warunkach. No i gdzie są moje planki? A czemu? Dobra, mam. To teraz co? Co ty musiał zrobić? A, dobra. Za trudne się wylosowało, proszę państwa. Spadło mi to. Za trudne się dla Bartka wylosowało. Co trzeba zrobić? Dobra, bo ja jestem dobra. Przestań. Dobra, bo ja jestem. Dobra, proszę przestań. Dobra, jazda. Pyk, pyk, pyk. No i easy peasy, stary. Nie wiem jak tam. O kurde, robot. Strzelaj w ramiona. No spadło mi to. O kurcze, on tu strzela. No mam problem. Stary, walkę z bossem mam. To tak, ja mam problem, nie mam tych rusztowań całych. No to zrestartuję. Masz restart, który masz zrobić. A ja za ten czas zdążę z bossem wygrać. Dobra, bo ta gra daje pory. Nie fair. Dobra, wygrana z bossem, Bartek. Oszukane, jak zwykle. I co to jest? Samochód SWAT? Czyżby ucieczka? Dobra. Masz ucieczkę już? Chyba tak, chyba uciekłem. Ciężko powiedzieć, bo jeszcze jadę. Jadę. Zdecydowanie teraz powinieneś mieć coś takiego. Jadę. Się okazuje, że nie ma ucieczki z tego więzienia, ty. Strzelaj w ramiona. Czy mam strzelać? O, nieważne. I co teraz? Tam gdzieś mam jeszcze iść? Chyba tak, przez pustynię muszę iść. A, dobra. Tego robota pokonuje, kurde, bazuką z warzyw. No super. Tak, no czego się spodziewałeś? Bardziej wiarygodnej walki niż jakiś... Aha! Ta była dla ciebie mało wiarygodna, no nieźle. Tak. Dobra, jeszcze ucieczka trwa w ogóle. Jeszcze? Tak. O kurcze, ty postać, halo, co ty odwalasz, droga postacio? Pokonałem robota. Easy robot. Tylko proste jak ja. Cieszę się, Bartek, że udało ci się rozwalić robota, którym po prostu musisz strzelić w ręce. A to czasem mogą być problemy. Na przykład mogę nie trafić. Gratuluję. Gratuluję, wygrałeś. Talon. No, bardzo ładny balon. Dobra. Parkour jeszcze na koniec, proszę bardzo, i helikopter. Dobra, wsiadłem. Jest! Wygrałem chyba! Łatwo! Ja już idę pod górkę. No ja lecę helikopterem, proszę państwa, także to by było na tyle w tym trybie, na to wychodzi.